Po raz drugi spotykamy się z zadaniami z kwadratu numer 19. Zrobimy dzisiaj kolejne dwa zadania, i będą one jak poprzednio dotyczyć dorysowywania środka odcinka. Tak jak w poprzednim filmie, zaczniemy od twierdzenia. Również będzie ono dotyczyło trójkąta, ale tym razem trójkąta prostokątnego. Dany jest trójkąt prostokątny ABC o kącie prostym przy wierzchołku C. Od razu go sobie narysujmy. Kąt prosty. Wierzchołek C A B punkt M jest środkiem przeciwprostokątnej AB. Tutaj leży punkt M, wówczas długość odcinka MC równa jest połowie długości przeciwprostokątnej AB. Dowód można przeprowadzić w oparciu o własności równoległoboków, ale tak samo jak w poprzednim filmie, odsyłam Was do książki Waldemara Pompe Wokół obrotów Przewodnik po geometrii elementarnej, wydanej przez wydawnictwo szkolne Omega. Tym razem poszukajcie w niej twierdzenia 4.2. Przechodzimy do zadania czwartego. Jest to zadanie z zawodów pierwszego stopnia siódmej olimpiady. W pięciokącie wypukłym ABCDE. Kąty przy wierzchołkach B i D są proste. Narysujmy to od razu. A, B, tutaj kąt prosty. C. Przy wierzchołku C niekoniecznie kąt prosty. Przy wierzchołku D znowu kąt prosty. I ostatni wierzchołek pięciokąta E. Wykaż, że obwód trójkąta ACE jest mniejszy od dwukrotnej długości odcinka BD. Żeby było widać o co chodzi w zadaniu, narysujmy najpierw trójkąt, którego obwód nas interesuje, a C E. I chcemy jego obwód przyrównać do długości odcinka BD. W przeciwieństwie do zadań w poprzednim filmie, nie mamy w treści zadania czwartego środków odcinków, które mogłyby sugerować dorysowanie kolejnego środka. Są natomiast w tym zadaniu kąty proste. Dwa kąty proste. Jeżeli przypomnimy sobie teraz twierdzenie, o którym przed chwilą mówiliśmy, które mówi, że długość środkowej trójkąta poprowadzonej z wierzchołka przy kącie prostym jest równa połowie długości przeciwprostokątnej, to aż się prosi dorysować po jednym środku odcinka w każdym z trójkątów prostokątnych. Niech punkt K będzie środkiem odcinka AC i punkt L środkiem odcinka CE. Korzystając z twierdzenia, o którym przed chwilą mówiliśmy, uzyskujemy równości. KB to ten odcinek, równa się jedna druga AC. LD, ten odcinek, równa się 1 druga CE. Ponadto, korzystając z twierdzenia, o którym mówiliśmy w poprzednim filmie, czyli stwierdzenia o linii środkowej w trójkącie, wiemy, że długość odcinka łączącego środki boków AC i CE, trójkąta ACE, jest równa połowie długości boku EA. Czyli otrzymujemy równość: KL równa się 1 druga EA. Długość odcinka KL jest równa połowie długości odcinka EA. Łącząc te zależności, dochodzimy do wniosku, że obwód trójkąta ACE, czyli suma długości odcinków AC, CE i EA, jest równa podwojonej sumie długości odcinków KB, LD i KL. Do zakończenia rozwiązania pozostaje zauważyć, że zachodzi nierówność KB plus LD plus KL, czyli że suma długości tego odcinka. Tego odcinka i tego odcinka jest większa lub równa BD, czyli większa lub równa długości tego odcinka, gdyż najkrótsza droga między punktami B i D wiedzie w linii prostej. Zróbmy teraz zadanie piąte z tego samego kwadratu. Zadanie, w którym również pomożemy sobie przez dorysowanie środka odcinka, ale tym razem zrobimy to w przestrzeni trójwymiarowej, a nie na płaszczyźnie. Jest to zadanie z zawodów pierwszego stopnia dziesiątej olimpiady. Dany jest czworościan ABCD, w którym miara kąta ACB równa jest mierze kąta ADB, która równa jest 90 stopni. Oraz długości odcinków AC, CD i DB są równe. Wykaż, że długość boku AB jest mniejsza od podwojonej długości boku CD. Jak prawdopodobnie wiecie, ściany czworościanu to trójkąty. Ponieważ rysujemy figurę trójwymiarową na płaszczyźnie, to potrzebna będzie Wasza wyobraźnia. To jest podstawa czworościanu. Niech to będzie trójkąt A, B, C. Powiedzmy, że leży on albo stoi na podłodze. Możemy sobie narysować z boku umowny układ odniesienia. Załóżmy, że to są krawędzie pomieszczenia, w którym się znajdujemy. Tu jest podłoga. Tylna krawędź Podstawy czworościanu nie będzie widoczna. Możemy ją zatem narysować linią przerywaną albo cieńszą linią w takim układzie, gdzieś tutaj będzie czwarty wierzchołek D i pozostałe krawędzie. Zaznaczmy od razu, które krawędzie mają takie same długości: AC jest równe CD, które jest równe db, i zaznaczmy, które kąty są proste: kąt ACB, czyli ten, i kąt ADB. Czyli ten. Obydwa kąty proste mają na ramionach punkty A i B, czyli obydwie ściany będące trójkątami prostokątnymi mają tę samą przeciwprostokątną AB. W takim razie zaznaczmy środek boku AB, nazwijmy go M i narysujmy odcinki łączące go z przeciwległymi wierzchołkami w trójkątach prostokątnych ADB i ACB. Wtedy Korzystając z twierdzenia, o którym przed chwilą mówiliśmy, możemy zapisać równości. MA równa się MB równa się MC równa się MD. W połączeniu tych równości z założeniem AC równa się CD równa się DB na podstawie cechy przystawania trójkątów bok-bok-bok otrzymujemy, że trójkąty ACM i DCM są przystające. Ten bok jest równy temu, ten temu, a ten jest wspólnym bokiem obu tych trójkątów. Analogicznie uzasadniamy, że trójkąt BMD jest przystający do trójkąta CMD. Ten bok jest równy temu, ten temu, a ten jest wspólnym bokiem obu tych trójkątów. Na tej podstawie uzyskujemy równości kątów AMC, CMD. MD i DMB. Każdy, kto kiedyś sklejał siatkę czworościaną, z pewnością zauważył, że aby dało się to zrobić, miary kątów płaskich przy każdym wierzchołku muszą spełniać nierówność trójkąta. A więc suma miar każdych dwóch z tych kątów musi być większa od miary trzeciego kąta. Spójrzmy zatem na czworościan ACDM i jego kąty płaskie przy wierzchołku M. Suma miar kątów AMC i CMD jest zatem większa od miary kąta AMD. Miara kąta AMC plus miara kąta CMD jest większa od miary kąta AMD. Więc dodając do obydwu stron nierówności miarę kąta DMB, otrzymujemy suma miar kątów AMC, CMD. I dmb jest większa od miary kąta AMD plus miary kąta dmb, a to się równa 180 stopni. Kąty AMD i dmb leżą w tej samej płaszczyźnie i są to kąty przyległe. Wobec tego miara kąta CMD jest większa od 60 stopni. Po lewej stronie nierówności wszystkie kąty mają takie same miary. W trójkącie równoramiennym CDM Kąt między ramionami, czyli przy wierzchołku M, jest zatem większy od kąta między podstawą a ramieniem czyli od tego lub tego. To oznacza, że ramię jest krótsze od podstawy czyli MC, które jest równe połowie długości odcinka AB, jest mniejsze od podstawy trójkąta CDM czyli od odcinka CD. Z tego wynika zawarta w treści zadania nierówność. Do zobaczenia w następnych filmach i dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się taka geometria.